pozostajemy przy angielskiej motoryzacji, ale w bardziej arystokratycznym wydaniu. Na miejscu 79 Sir Bentley Continental. W przypadku tego auta już sama nazwa robi wrażenie. Auto, które znakomicie pasuje do mojej osobowości. To jest bardziej legendarna nazwa niż legendarny samochód. Bentley Continental. Niesamowicie to brzmi, co? Firma Bentley to jest coś, co zajmuje teraz całe moje życie i produkcja Bentley i pracowanie przy nich. Więc jakby tutaj jestem po raz kolejny bardzo osobą subiektywną. Nie da się ukryć, że pierwszy Continental był urządzeniem wywołującym naprawdę wypieki na twarzach wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek się interesowali motoryzacją. Sama nazwa Continental, ona też od 20 lat istnieje i Bentley dbał o to, żeby kontynuować tą tradycję. W tej chwili weszła wersja Speed Six, która jest nawiązaniem do Blowera, który na Le Mans wygrywał wszystko. Chociaż dodam jedną ciekawostkę, że Blower z Le Mans, który jest kultowym autem i którego obecnie powstają repliki, tak naprawdę był nieudaną konstrukcją. Ten Blower miał problem z zalewaniem paliwa i tego nigdy Bentley boysi nie ogarnęli. Także wielka legenda miała chorobę. Pan Bentley, który założył firmę, był kierowcą wyścigowym, był mechanikiem wyścigowym, był człowiekiem, który o wyścigach, o ściganiu się samochodami, o konstruowaniu samochodów wyścigowych wiedział wszystko. Bentley to był pojazd, to była marka traktowana na równi z Rolls-Royce'em, jeśli chodzi o najwyższy prestiż. Natomiast przebijająca Rolls-Royce'a o wiele długości, jeśli chodzi o skojarzenia ze sportem. Mało kto wie, że Rolls-Royce przez lata był nawet właścicielem Bentleya, sprzedając pod tą marką swoje usportowione wersje. Bentley Continental GT, którego znamy w dzisiejszej formie, zadebiutował w 2003 roku, gdy marka należała już do Volkswagena. Niemcy postanowili pożyczyć Anglikom swój flagowy silnik z Volkswagena Beytona, 12-cylindrowego potwora o pojemności 6 litrów. Anglicy ręcznie wykończyli wóz najlepszej jakości skórą i dodali mu arystokratycznego sznytu. Odtąd Bentleyami wożą się gwiazdy kina, raperzy i wszyscy inni, którzy cierpią na nadmiar gotówki. Pamiętacie ten silnik W12 kultowy, czy potem V8, czy teraz doładowaną V8, tą samą, która drzemie w Audi RS6 i RS7? To jest zawsze samochód bardzo szybki, to jest zawsze samochód z napędem na 4 koła, który z jednej strony w środku potrafi dać mnóstwo luksusu, a z drugiej strony wtedy, kiedy chcemy, naprawdę daje się w każdych warunkach drogowych bardzo solidnie przekatować. Czyli jeżeli miałbym powiedzieć, że jakiś samochód będzie do wszystkiego, który będzie drogi, luksusowy, jednocześnie sportowy i będzie trzymał trakcję nawet na szutrze, to jest właśnie Bentley Continental GT. Może jeszcze kiedyś na tyle dorosnę, że przylgniemy do siebie bliżej. Fascynujący wóz. Osobiście przejechałem Bentleyem Continentalem około 50 tysięcy kilometrów. Nie była to tania przejażdżka, poniżej 23 litrów nigdy mi nie strzegł. Niewątpliwie, mając Bentleya, siedzisz troszeczkę w innym samochodzie. W samochodzie, który gwarantuje ci, że nie przepłaciłeś, bo jednak materiały, drewno, skóra, to jest na najwyższym poziomie i to, co się mówi, że skrawki skór z Bentleya trafiają do BMW, chyba nie jest żartem, tylko prawdą.